Na targach TSWP Kielca, edycja 14. Przed palcem mogę pokazać koparkę Kubota U36. W ofercie mamy dwa rodzaje koparek. Jedną mamy KX, czyli taka, która będzie wystawać poza obrys maszyny. A tutaj mamy wersję U, która idealnie się mieści w obrysie gąsienic, co pozwoli nam pracować przy drogach, przy budynkach i przykładowo w sadzie. Przed Państwem akurat mamy model U36. To jest koparka o wadze 3,7 tony, idealna do sadu, bo możemy tutaj zastosować, jak mamy pokazane, wytarg do słupków oraz wiertnicę. Z wiertnicami możemy sobie zrobić bardzo dużo rzeczy. Przykładowo możemy sobie wymienić tutaj szerokość wiertnicy. Możemy mieć przykładowo 15 cm, 30 cm, 25 cm. Również do tej wiertnicy możemy domontować uchwyt do wkręcania kotw sadowniczych. Tutaj firma Proxy także może tą wiertnicę dostosować, żeby zastosować betoniarkę. To jest tyle ze sprzętu. Tutaj koparka, jak wspominałem, waży 3,7 tony. Napędza nią silnik Kuboty o mocy 24 koni. To jest idealne w tej maszynie. No tutaj, mamy tutaj zastosowane dwie pompy wielotłoczkowe, jedną pompę pomocnicą zębatą. Zasięg tej maszyny w pracy bez łyżki to jest 3 metry głębokość, a wysokość podnoszenia to jest 4 metry. Tutaj też jest fajne w tej koparce, że tutaj mamy dwa wyjścia hydrauliczne. To aktualnie jedno jest podłączone pod świdę, ale drugie możemy wykorzystać w tych przykładowych chwytakach do słupków, że jeden będzie do ściskania obwód, a drugi będzie do obrotu całej maszyny. Jakbyśmy sobie pokazali wnętrze. Tu widzimy, że ono jest przestronne. Ja swojej postury bez problemu wchodzę i mieszczę się w tej maszynie. Tutaj przede wszystkim mamy odchylaną przednią szybę, która nam pomaga podczas pracy wykopie, gdy szyba będzie brudna. Możemy sobie nią otworzyć i wszystko fajnie widzimy. Również jak potrzebujemy się wychylić, nie ma też żadnego problemu. Tutaj wymiary tej koparki to jest 1,70 m szerokość. Tak do sadów przy młodym nasadzeniu jak najbardziej pasuje do kopania słupków, wielcenia lub stawiania. Tutaj w kopalce, dla tych, którzy może się trochę tak mniej orientują, to służy do jazdy przód, tył, w zależności tam, gdzie mamy remieć. Tak jak remieć teraz mamy z tyłu, tak jak weźmiemy sobie do przodu, to będziemy jechać do tyłu. Też nam trzeba zwrócić uwagę. W tej kopalce, od tej serii U36 lub KX37, już mamy komputer pokładowy, który nam tutaj wszystkie parametry pokazuje, czyli temperaturę, poziom paliwa. Tutaj również nam pokazuje akumulator, ciśnienie, czy jest za niskie, czyli kontrolkę ciśnienia. Oraz w takiej kopalce mamy dwie prędkości jazdy, żółw i zając. Co jest bardzo wygodne, jeśli potrzebujemy gdzieś zakręcać, albo gdzieś coś precyzyjnie robić, możemy sobie na żółw, który rozpędza się do 2,4 km. A jak chcemy gdzieś nią przetransportować, to już mamy tam prędkość rzędu 4,8 km. Tutaj mamy obroty silnika, już nam wykazywane na komputerze, mamy tutaj wszędzie nawiewy. Maszyna po odpaleniu jest praktycznie gotowa już do pracy po 5 minutach. Już ten olej w silniku się zagrzał, można spokojnie pracować. Tutaj jest taką ważnym aspektem tej koparek, co według mnie jest jednym z zalet Kuboty. Przede wszystkim mamy tutaj podwójne urolkowanie gąsienic. Czyli tutaj z jednej strony mamy rząd rolek, w tym przypadku mamy 4 rolki, oraz od wewnątrz mamy kolejne 4 rolki. Czyli tutaj rolki mniej więcej idą w taki sposób, co nam umożliwia, że te rolki będą mniej obciążone oraz że nie będziemy mogli złapać gumy. No i też fajne w Kubocie jest to, może tylko drzwi, na które otworzymy, że mamy zbiornik paliwa. I wiadomo, na stację paliw nie zajedziemy tą koparką, czyli będziemy mogli przelać, jak będziemy dać z paniek, z kanistrów, będziemy mogli sobie przelać.
kota ma Tajwanie rozwiązane, że po naciśnięciu tego przycisku mamy dźwięk pikający. To znaczy, że zbiornik jeszcze można napełniać. Jeśli już będziemy dolewać, już będzie dźwięk stały, oznacza, że tutaj mamy zbiornik pełny. Tutaj też jest fajne w Kubocie, że po pewnym czasie, bo to maszyna jednak pracuje przy dużych obciążeniach, po pewnym czasie będziemy mieli bluzy na koniku oraz na złączu mechanicznym. W tym przypadku jest to bardzo proste do wymienienia, bo możemy sobie wybić swoźnie, wymienić tulejki, to wszystko jest dla nas dostępne. Też doświadczenia wiem, że tutaj ten element się wyrabia dopiero po 2000 godzin. Czyli na takich maszynach około 3-4 lata, w zależności od tego, ile pracuje. Tutaj przede wszystkim do tych kopalek możemy Państwa wszystkie elementy robocze dobrać pod Państwa zamówienie. W zestawie do kopalki dorzucamy dwie łyżki kopiące. Tak w tym przypadku to do takiej kopalki możemy sobie wybrać od 30 do 60 cm. Najczęściej tutaj klienci biorą 30 i 45. 30 pod kable oraz 45 pod fundamenty. Tutaj również możemy sobie zastosować łyżkę do gliny. Będzie, ja mam jak tutaj przestawić. Możemy sobie łyżkę do gliny, możemy sobie chwytać do korzeni. Możemy sobie łyżkę z kciukiem zastosować, wiertnice, chwytaki. Łyżkę skalpową, sztywną lub uchylną. Możemy sobie zastosować power tira, rototira. Oraz tutaj też jest bardzo fajne w tych kubotach, że tutaj możemy sobie wyprowadzić złącze hydrauliczne. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest złącze hydrauliczne, to w tym miejscu, żeby odczepić sprzęt, musimy wziąć klucz, który jest w zestawie oczywiście. Wykręcamy tutaj te swoźnie, cofają się, możemy sobie zdjąć, wchodzimy do kabiny, sobie podczepiamy kolejną łyżkę, znowu wychodzimy i znowu kręcimy. Tutaj, jakbyśmy mieli złącze hydrauliczne, to wszystko robimy z kabiny, oprócz przewodu. Przewody będziemy musieli jednak rozłączyć samemu. Lecz jak ktoś pracuje, załóżmy, między łyżką 30, 60, skalpówką sztywną, to jest fajne rozwiązanie. Tutaj też możemy zastosować złącze półautomatyczne. To znaczy, tylko raz wychodzimy, odciągamy sobie z boku bajką, odczepiamy maszynę, podczepiamy kolejną i ono automatycznie się samo załadzi. To też jest bardzo fajne rozwiązanie, bo tylko raz wychodzimy. Tutaj, jakbyśmy sobie popatrzyli na dostępność. Na dostępność tutaj do komory silnika, to widzimy, że tutaj wszystko jest bardzo fajne rozwiązanie. No tak widzimy, mamy silnik na wierzchu, czy byśmy chcieli sprawdzić poziom oleju, czy dolać olej, nie ma z tym żadnego problemu. Również mamy wszystkie filtry małe na wierzchu, czy to będzie od hydrauliki, od silnika oleju, czy od paliwa, czy od stojnik z kranikiem, nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj jak sobie boczek otworzymy, to sobie zobaczymy, że tutaj mamy całą dostępność, cały dostęp do hydrauliki oraz do zestawu chłodnic. Tutaj jakbyśmy sobie zobaczyli te chłodnice, to mamy bardzo dużą odstęp. Około tutaj mi ręka spokojnie wchodzi. Czyli przy pewnym czasie będzie trzeba te chłodnice przebywać, żeby maszyna się nie gotowała. Jest przypadek z doświadczenia, żeby tą maszynę zagotować, to trzeba byłoby w Afryce pracować. Więc tutaj chłodnice są bardzo dobrze rozwiązane. Ale po pewnym czasie tak będzie trzeba przepłukać, nie ma żadnego problemu, tutaj dostęp jest. Tutaj jeszcze tak z ciekawszych rzeczy, mamy wyłącznik prądu główny, akumulator. Tutaj mamy zbiornik paliwa, czyli jakbyśmy sobie zbiornik oleju, to z poziomu obsługi codziennej maszyny widzimy, że możemy sobie sprawdzić poziom tego oleju, czy jest za dużo, czy jest za mało. Czy jak w pewnym czasie, jakbyśmy chcieli bardziej rozbudować hydraulikę, bo możemy rozbudować, to jest ciekawsze. Przykładowo po te złącze hydrauliczne, nie ma z tym żadnego problemu. Cały mamy tutaj wież rozdzieraczy, które są bardzo łatwo dostępne, nie ma z tym najmniejszego problemu.